Cześć wszystkim. Witam was w 41. odcinku z Trzech Stanów Międzynarodowych w świecie 13. Mamy godzinę 00:04. No i troszkę mi się zapomniało o tym, że w ogóle dzisiaj będę nagrywał, także warta jest już odebrana. A jak widzisz, stan złota nie jest najlepszy, bo tylko 1 300 000 i pewnie wszystko wydamy na przedmioty w gabinecie magii. No ale to zaraz oczywiście wszystko zobaczymy. Jak widzę, mamy promocję na złoto. Całkiem fajnie. Ale też oprócz złota tutaj widzimy jakiś summer sale. 20% więcej grzybów. No to chyba by, myślę, warto to kupić, ci co kupują grzyby. No, nastawmy sobie jakąś misję. Tutaj od razu. Od razu też mówię, że niestety tym razem też nie udało się żadnych ruchów w gildii ukończyć. Dlatego też ten odcinek, tak samo jak poprzedni, będzie nieco krótszy od pozostałych. Wciąż nie wysłałem poprzedniego odcinka na publiczny, dlatego też wciąż nie wiem, czy chcecie, żebym pokazał walkę z gildią Sativa, czy raczej nie Sativa, tylko World United. No dlatego jej nie pokażę z tego powodu. Mam to jeden przedmiot zachowany na kowala, co mnie nawet cieszy, to nie będę musiał aż tak dużo złota wydawać. Zastanawiałem się nieco, czy już w Zastanawiałem się trochę, czy już w tym odcinku wypić ten eliksir żywotności, gdyż niestety brakuje nam potiona na szczęście. No ale wiecie, pomyślałem, że skoro tego tornada jeszcze trochę robię, to nie będę raczej tego pił. Bo oczywiście jak sobie tutaj weźmiemy w rochy na chwilę jeszcze. No jak widzicie, tutaj mam niby 10 na 10, to można by już w końcu tego bossa zrobić, ale sam w tym, że ja nie jestem 100% przekonany, czy byłbym w stanie pokonać tego bossa i dlatego na razie będziemy raczej cisnąć na odcinkach tą wieżę i ewentualnie tornado. No dobrze, czas więc pokupować trochę przedmiotów. Ktoś coś napisał na czacie? Nie, zadali obrażenia w portalu. To zaraz sobie go zaatakujemy. Tylko ja bym tutaj parę przedmiotów pokupował, oczywiście. I już nas nie stać na nic. No cóż, zdarzy się. Przynajmniej tą broń możemy wrzucić. I jeszcze coś. Ach, tylko dwa przedmioty. I znowu braki w złocie. Niby jest teraz dobry weekend na to, żeby trochę się w to złoto obrać. No, ja zacząłem questa. Wiecie co? Dobra, anuluję to. Rzadko to robię, ale teraz chyba pójdę tak całkiem w złoto. Żeby trochę go zarobić na przyszłe tygodnie i tak dalej. No i ta misja będzie najlepsza, 500 000. Sporo złota. Można by też trochę gildii rozwinąć w stronę złota. No ale ja myślę, że jednak wciąż najbardziej trenera się opłaca. Też dlatego, iż jest tutaj ta wyprzedaż grzybów cała, to będę się zastanawiał nad kupnem. Niestety nie wiem, jak z tym wyjdzie. Bo ostatnio nie za dużo mam pieniędzy na telefonie, a tylko przez telefon kupuję. No ale jeśli się uda, to moja gilda oczywiście otrzyma tam dodatkowe 36 grzybów. Więc myślę, że to jest całkiem opłacalny deal. I to niestety wypadło coś, czego chyba najmniej chciałem tutaj. No dobra, zobaczmy sobie z portalem gildijnym. Jeszcze nieukończony, 36% zdrowia zostało już temu gościowi. Tej mrocznej snajperce. Wakacje raczej nie uważam, żebyśmy zdołali pokonać ją. Zwłaszcza, że jest 26 sierpnia już. Coraz bliżej. Za tydzień tak naprawdę już będzie rozpoczęcie roku. Będzie ostatni weekend wakacji, można tak powiedzieć. No i czy ja mam coś do powiedzenia? Myślę, że na ten temat bardziej się rozgadam w przyszłym odcinku. Bo teraz myślę, że jeszcze nie ma tak dużo sensu. Dam też w tym następnym odcinku jakiś tytuł, typu koniec wakacji. Być może będą osoby, które... O! 447. Być może będą osoby, które z tego względu wejdą na film, żeby zobaczyć, czy czegoś ciekawego nie powiem. No i myślę, że to będzie miało dużo sensu.
Zadaliśmy krytyk 4,47 i jest to kolejny rekord. Fajnie. Dobrze. Coraz lepszy damage. Dobra. A, nie wiem czemu patrzę w achievementy, na razie nic się w nich nie zmieniło. Walki mamy tutaj, oczywiście dalej bitwę Guild Wars United jest zapisana. I tutaj jest kilka lochów, dokładnie 4 z tornada. Ale zanim do nich przyjdziemy, to jeszcze w twierdzę zajrzyjmy. O, wygrywaliśmy nowy klejnot, bardzo dobrze. On pójdzie oczywiście do WZ-a, bo jest na szczęście. I co w twierdzy? Ostatnio, nie pamiętam co zbudowałem. Chyba Gildię Łuczników i Wieży Magów trochę podniosłem poziom. Ale głównie teraz się buduje Akademia. I czy możemy kogoś zaatakować? Możemy. I udało się wygrać nawet. Dobra, powiedzmy, że to poprzemijam w ten sposób. Zobaczymy mniej więcej jak poszło pod koniec. Okej, okay. Patrzymy mniej więcej po równo. Takie ataki są najlepsze chyba na twierdzę. Dobra. Dalej mniej więcej po równo. No dobra. Zostało nam zaledwo dwóch wojowników. Ale udało się wygrać i całkiem sporo surowca. Zwróciliśmy się dwukrotnie. Tak. Nie, moment. Nasz profit jest dwustukrotny. Tak. Bo jakby był stukrotny, to byśmy zarobili tyle samo, ile wydaliśmy. No, ale nieważne. A zaatakowamy sobie jeszcze tutaj portal. Niestety nie mamy wciąż tego pytonu, na szczęście. Także tu raczej nie liczę na jakieś dobre krytyki czy obrażenia. Ten przeciwnik też, jak widać, jest zwiadowcą, także z nim będzie dosyć sporo roboty. No niby mu tam coś zadawałem, jak widzicie. No ale to jest... No... Przyznam się do tego, to jest raczej mało. W porównaniu do innych ataków. No i nie zdołaliśmy nawet przez śmierć jeszcze zadać. I gość miał na początku 81 albo 83%, a teraz ma 71. No to zapisujemy tą walkę, czemu nie? Okej, okay. Walka zapisana. I... Pominąłem atak na portal jednego dnia. Wow. Ciekawe. Zazwyczaj nie zapominam, a teraz zapomniałem. No ale nieistotne. Zacznijmy w końcu te lochy tornada. Teraz będzie tornado poziom 144. Skarabara. 278 poziom. Tutaj wołownik. Trochę muszę przyznać, było z nim problemów. Wydawało mi się, że podchodziłem do niego do walki z kilka dni nawet. No, ale jak widzicie, w końcu udało się pokonać. Miał gość ponad 14 milionów zdrowia. No to sami widzicie. Ale ja na szczęście zadawałem więcej tych obrażeń niż on. Też częściej blokowałem. No i ten blok mnie uratował, tak naprawdę. Słabiutki przedmiot, teraz 145 poziom tornada. Terror szczeluści. 279 poziom. Mak, więc szybka walka. Mieliśmy dwa razy więcej zdrowia od niego. Więc... Tak został przedmiot. 146 tornado. Szabrownik. 280 poziom. Także mag. Także też szybko poszło z nim. Jeszcze jeden cios. Słaba tarcza. I ostatnie tornado. Na dziś 147 poziom. Śnieżlew. I chyba pokonałem go wczoraj. Czy raczej dwa dni temu, skoro dzisiaj mamy 26. A pokonałem go 24. No, czyli stosunkowo niedawno. A tam czego to z żadnego tornada nie ruszyłem. Ale nie jest źle. Jeszcze cios. Bardzo dobrze. Akurat karczem się zrobiła.
zaśmiał pasek, który będziemy mogli do Kowala. No niestety nie. To go sprzedajmy. I mamy już ponad milion z jednej misji. No to chyba się opłaca, żebym teraz trochę pod to złoto porobił misji. No bo no coraz mniej go mamy. No bo zobaczmy, czy to już zdołam do Kowala dać. No jeszcze nie. Żadne z tych dwóch przedmiotów, kurczę. Może tarczę bym mu dał. Kowal lubi tarczę dostawać. No, sami widzicie. Wszystko za klejnoty. Bardzo dobrze. Kolejne misje na złoto. No, 3 minutówka za prawie pół miliona. Jak najbardziej. Dobrze, co ja bym chciał teraz zrobić? Na pewno kolejny poziom wieży. Czy ja mam coś do podniesienia poziomu? Mam, ale nie mam wystarczająco złota, żeby to zrobić. No ale kogo tam obchodzą poziomy, jak na razie ciśniemy wieżę, jak najbardziej nie potrzebujemy poziomów. Wieża poziom 4. Na pewno nie szuka zwady. Niestety po jego uśmiechnięta buźka. Niestety jego uśmiechnięta buźka stoi na twojej drodze. Huzia więc na niego. Potulny pluszak, 206 poziom. O, bo zobaczmy. Zobaczmy, jak szybko pójdzie ta walka. Widzę, że już się zatrzymała na dwóch pierwszych towarzyszy. Czyli na wojowniku i na magu. No dobrze. To jak zwykle nasz wojownik bardzo mało zdaje, ale też od przeciwnika prawie nic nie dostaje. Także no, walka bardzo długa. Ale dobrze, że oboje nic nie blokują. To też trochę przyspiesza ten proces. Jak nie blokują nic. Kurde, jakby wojownik się postarał, to mógłby sam zrobić ten poziom. Ale raczej byłaby to całkiem mała szansa. Zwłaszcza, że nie miał tarczy. No ale ponad połowę zdrowia zabrał. Ogólnie, jak wiadomo, każdy z tych poziomów tutaj w wieży ma jakiś swój odpowiednik w baśniach. Ale szczerze mówiąc, ja tego pluszaka misia znikąd nie kojarzę. Nie wiem, czy to źle. Jak ktoś kojarzy, z czego mógłby być, no to może napisać. Być może mi się coś przypomni, no ale z samego widoku raczej z nikim mi się nie kojarzy, z żadną postacią. Dobra, dostaliśmy pasek. Czy on będzie na 3 cechy? Tak! 3 cechy, bardzo dobrze. Dla maga, niestety. Nie dla nas, ale jak najbardziej spoko. No, ja myślałem, że pokazało, że wygrałem wieżę, a to tylko hoksy za 32 miliony w portalu. I dostaliśmy plus 1 do klaserka. W którym już mamy prawie 81,5%. Dobra, Mac, masz tu pasek, bardzo fajny. Nie będę go na razie ulepszał, bo myślę, że nie warto. I oczywiście kamień na inteligencję. I czy ten pasek? Nie. Nie można go za klejnoty. I nie chcę też odzyskiwać klejnotów, ponieważ mi się to nie opłaca. Dodaję tylko 250. No to sprzedajmy. Jeszcze zapiszę tą walkę. Wierzę, żebym jej gdzieś tutaj nie zgubił, bo oczywiście z rana zacznę wysyłać ten film, żeby wiedzieć, co w nim zrobiłem. No to oczywiście często bardzo sugeruję się tym, co mam zapisane w poczcie. To bardzo pomaga. Co tu jeszcze? Dobra, misja za 14 minut. To od razu pominę. Chciałbym tu już zakończyć to jakoś porządnie. Nawet tutaj sobie jakąś misję zaczynając, z której bym nie pomijał. I czyżbym znalazł taką 3 minutówkę? 4 razy 240, tak, ta misja nam się opłaca. Dobra. Jeszcze tylko jeden atak i będzie można zakończyć. Czy pobiłem? Jesteśmy bardzo blisko pobicia chyba rekordu w najkrótszym odcinku. Wydaje mi się, że rekord to jest coś koło 15 minut. Dobra, z końcem tej walki skończymy. Mam nadzieję, że będzie to wygrana. No to tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Liczę, że będziecie oglądać kolejne odcinki. Zapomniałem o najważniejszym, o czym chciałem wspomnieć. Dobra, rekordu nie będzie, bo jeszcze muszę o bardzo ważnej rzeczy wspomnieć. Ach, ach. Dobrze, że sobie przypomniałem.
No, dobrą sprawę i tak tą walkę wygraliśmy. Z tym samym winko. Mieliśmy wyższy poziom, ale aż 7 pozycji do góry. I wiecie co to oznacza, jak wyjdę teraz w postać? No, dokładnie tak, mamy... Jesteśmy w top 1500 graczy. Kurde, ciekawe kiedy będzie top 1000. Dobrze, a ta ważna rzecz, o której bardzo chciałem wspomnieć i przez którą nie mogłem zakończyć odcinka, jest to, że wciąż odchodzą nam ludzie z gildii, niestety. I moja propozycja jest taka. Zapewne na początek szkoły, na koniec wakacji wróci parę osób, w tym Jakub1.4, który mi pisał na prywie, że właśnie wróci na pewno, jak wakacje się skończą. Także czekam na ciebie, Jakub, jak najbardziej. I tak, to jest takie zabawne, że ty masz wyższy poziom ode mnie, a nie grasz już nieco mniej niż 14 dni. Liczę, że tutaj trochę osób popowraca jednak do gry, kiedy już szkoła się rozpocznie. No i do oglądających, jeżeli chcielibyście dojść do tej gildii, to jak najbardziej was tutaj zapraszam. Liczę, że jak najwięcej osób tutaj będzie, bo oczywiście chcą przejść wszystkie lochy gildijne, a no jak będą ludzie odchodzić z tej gildii, no to raczej ta rzecz będzie dla mnie coraz trudniejsza i coraz trudniejsza. Jestem tego świadom, że chyba na 500 poziomie byłbym w stanie pokonać sam, wysolować lochy gildyjne 50 na 50, ale no wiecie, im więcej osób, tym ten proces będzie szybciej, no i tym szybciej po prostu będziemy mieli maksymalny procent. Także jeżeli komuś by zależało na graniu ze mną, bądź chciałby na przykład tutaj pisać coś na czacie, kiedy nagrywam, a nagrywam zawsze, prawie zawsze w sobotę, znaczy raczej w nocy z piątku na sobotę po 24, no to będziemy taką okazję po prostu. Mamy całkiem sporo miejsc wolnych, jeżeli ktoś, kto to ogląda, ma jakąś tam swoją gildę, w której ma kilka osób i byłby zainteresowany fuzją z nami, no to zapraszam. No i mamy też jeszcze prawie 500 rycerzy, niestety trochę się to popsuło przez to, że osoby powychodziły. No ale liczę, że jednak z początkiem roku szkolnego trochę tych osób więcej przyjdzie. I teraz najbardziej mi się opłaca chyba ta misja, dokładnie. No dobra, to wszystko o czym chciałem wspomnieć. Mam nadzieję, że wam się podobało, niestety rekordu najkrótszego odcinka nie będzie. No ale zobaczymy, może będzie w przyszłym odcinku. A tymczasem dziękuję za oglądanie, no i liczę, że będziecie oglądać kolejne odcinki. Na razie.